łapówki przeszedłem. Teraz już chyba będzie tylko lepiej, ale zobaczymy, jak będzie lepiej. Pogoda przepiękna, mimo tego, że popadało w ciągu ostatnich kilku dni, to tak popadało naprawdę solidnie. A ja dzisiaj zabieram Was w kolejne piękne miejsce i to będą znów Góry Stołowe. Więc znów, bo ostatnio w tych Górach Stołowych trochę bywałem. Jeżeli chcielibyście kupić magnes, to proszę bardzo. Magnesy i nie tylko, ludzi naprawdę dużo. Ale nie ma się czemu dziwić, to jest Park Narodowy Park Gór Stołowych. Mówię Sowich, bo w Sowich też dzisiaj byłem, a jeszcze jutro będę, ale no to nieważne. Drodzy moi, Szczelnic Wielki, miejsce, które dzisiaj jest celem. Dzisiaj jest tą wisienką na torcie, o której ciągle gdzieś tam wspominam. No i mam nadzieję, że uda się tam dojść. Patrząc po ilości ludzi, to pewnie nie będzie to żadnym wielkim problemem. Tak czy inaczej, startujemy, ruszamy, witajcie. Miło Was widzieć. Czołem. Widzę informacyjnie, jak wygląda ta trasa. Jestem tu, wejście. Tędy. Pyk. Cyk. Cyk. I tutaj będzie wyjście. Zakaz wchodzenia pod prąd. Nie ma się co dziwić. Zresztą dodatkowo jest tutaj limitowane 400 wejść na godzinę. Możecie na stronie internetowej kupić bilet. Albo kupić chyba gdzieś tu. Zaraz zobaczymy. Dzisiaj będzie kolejny sapiący materiał, no ale drodzy moi, schodów jest tu dużo. Gdzieś obiło mi się o uszy, że podobno 7000 schodów. Jestem ciekawy, czy uda mi się wejść bez żadnego zatrzymywania. Chociaż widzę, że tutaj ludzie co jakiś czas stają. Można ich wtedy wyprzedzić, ale nie zmienia to faktu, że droga jest dosyć daleka. Dojście do schroniska to jest 30 minut. Co po drodze, to staram się Wam pokazać. Bardzo wiele się wyjaśnia, jeżeli chodzi o Szczeliniec, wielki czy mały. Dlaczego Szczeliniec? Dlatego, że tu jest mnóstwo szczelin. Te górki powstały, ten masyw powstał przez jak gdyby takie narzucanie kamieni, różnych kamieni, mniejszych, większych. No i generalnie trzeba przyznać, że zobaczcie, z każdej strony są po prostu takie szczeliny. I w momencie, kiedy idziecie, przechodzicie, zresztą to widać za mną, przechodzicie między takimi skałkami. Ładne skałki, robią duże wrażenie. Chodzenia jest sporo. No i sobie myślę, że kondycja jednak musi być tutaj całkiem solidna. Bo mimo tego, że chodzicie po takim wynalazku, żeby sobie nóżek nie pobrudzić, to jest wiele schodów, takich przewyższeń, wyżej, niżej. Zobaczcie, miejsce dla tych, którzy chcieliby odpocząć. Takie, zobaczcie, kamienie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Jest ich tu naprawdę niesamowicie dużo. No i
generalnie jest co oglądać, tylko większość trasy, przynajmniej ten początek, który był, jest ogrodzona i nie za bardzo wypada iść za to ogrodzenie. Zobaczcie, gdzie się takim wąwozem między skałkami z jednej, z drugiej strony. Mega fajnie to wygląda, tylko tak ludzi dosyć dużo. No ale jakby idąc tutaj dzisiaj, wiedziałem, że tak będzie, że tak się może stać, zdarzyć i że taki to będzie dzisiaj klimat. Nie będę narzekał. Naprawdę. Po prostu będę podziwiał to, co widzę. A widzę naprawdę sporo. Zobaczcie. Pik. Ucho igielne. Gdzie jest to ucho igielne? Zobaczcie. Tu. A, czyli tu jest wejście do ucha igielnego. No rzeczywiście, tak jak gdyby ucho igielne. Jest? Jest. No, i takie fajne. Nie wiem, czemu to igielne, bo nie jest wcale takie małe, jakby się mogło wydawać. Dobra, podziwiajmy widoki. A co ja wam tu będę opowiadał i gadał za dużo. No to drodzy moi, proszę bardzo, kasa biletowa jest za schroniskiem, czyli trzeba będzie przejść tam. A jestem właśnie przy schronisku. Zobaczcie, dosyć spore. No, oczywiście budki również są, gdzie można kupić sobie różnego rodzaju gadżety. I będę się przemieszczał najpierw na punkt widokowy, a później do kasy. O cholera, ale kolejka. No dobra, zobaczymy. Dobra, sprawa się wyjaśniła. Z tamtej strony jest kasa. Kupujecie bilet za 12 zł i idziecie dalej. Idziecie na przykład tu albo tada, albo tu. No to idziemy. Nie będzie to łatwe. Szczególnie, że doskonale wiecie, że jestem trochę większym człowiekiem i wzrostem i szerokością. W związku z tym nie będzie to łatwe. W moim wypadku trzeba się tutaj turlać. W wypadku, kiedy mam jedną rękę zajętą kamerą. Ale już wychodzę. No to próbujemy tutaj. Nie uwaliłem się, na szczęście skała nie jest brudna. No to idziemy jeszcze kawałek dalej. Ło, kurde. Nie wiem, czy tam przechodzi, to się trzeba było czołgać. I tam się kończy chyba wszystko. No to właśnie, to jest ten szczeliniec, państwo drodzy. Zobaczcie, skałki. Pierwszy sort. No to co, trzeba iść kawałek dalej jeszcze, prawda? Idziemy dalej. Tu się niestety nie da przejść, a szkoda. I kolejne skały. Kolejne mysie dziury. Pamiętacie? Pokazywałem wam film z Czech, z mysich dziur. Tam idą ludzie. Tu idą ludzie i tu idzie pan. Zobaczcie, dzień dobry. To udało się. Teraz idę w kawę. Czyli można... Aha, tu można w każdą stronę. No dobra, to spróbujemy zaraz. To ja idę za panem. A, zapraszam. To jest trochę więcej miejsca. Mam przewodnika. Witam w górach stołowych. Patrzcie, tu jeszcze są dziurki, skałki. Fantazja. No i teraz pytanie, czy ja się z moim plecakiem tutaj zmieszczę. Ale pewnie się uda. Zobaczcie. Tak tu wąsko. Nie jest to łatwe, ale się da się. Dziękuję za wycieczkę. No i się okazuje, że oczywiście trasa wybrana najtrudniejsza, a można było to w dużo łatwiejszy sposób zrobić. Zobaczcie, jeszcze jedna skałka. O, i to dlatego jest szczeliniec i okolica. Ładnie to wygląda. Coś mi się wydaje, że jest to na tej zasadzie, że z tamtych skałek
Jak się przechodzi, to się przechodzi ten... Dojdziemy przez mostek. Dużo ludzi. No cóż, nie ma innego wyjścia, jak radzić sobie z tym. Patrzcie, widoczki fajne. Oj, tu pewnie było jedno z tych wyjść. Znaczy idziemy. Idziemy, właśnie was zabrałem w drugą stronę. Czyli jednym słowem, idziemy pod prąd. To jeszcze zajrzymy tutaj. Widoki, trzeba przyznać, dosyć ciekawe. Fiu-fiu. Zobaczcie, ale trzeba będzie się zawijać. Idziemy w drugą stronę. Co jest? Taki mega korytarz tutaj. Wreszcie jakieś emocje się zaczęły, coś się dzieje. Wygląda to kosmicznie po prostu. Rewelacja prawdziwa. No i to jest ten moment, kiedy rzeczywiście mimo tych tłumów ludzi można powiedzieć sobie, wow, warto było. To jest dobrze zainwestowane 12 zł. Jakby na tym nie spojrzeć. Zobaczcie, kolejne szczeliny. Dlatego to się szczeliniec nazywa. Takie mam wrażenie. Takich przejść jest naprawdę dużo, przygotowanych pod turystów, pod wycieczki, których jest naprawdę sporo. Zobaczcie, jakie fajne pomieszczonka tutaj są. I duży kamyczek na górze. No, widoczków sporo. Zdjęcia oczywiście robię. Będziecie mogli obejrzeć na podróże za stówę na Facebooku. Patrzcie, kolejne przejście. Ole wąskie. Tutaj przejście z plecakiem jest praktycznie niewykonalne. Głazy jeszcze. Trzeba się trochę przepychać. Zobaczcie, ile nawalonych. Myślę, że tu kiedyś woda była. A to był wielki ocean, wielkie morze. Chodźcie, wszystko jest pięknie poukładane. Super, super, super. Robi naprawdę spore wrażenie, przyznać muszę. Szczeliniec i szczeliny.